Czam nagrywanko. Także witamy w kolejnym odcinku wszystkich zamaskowanych ludzi, którzy są tutaj obecni. Mam nadzieję, że zostaniecie jak najdłużej, bo idziemy zamordować jebaną królową pełzaczy. Królowa łechtaczek. W ostatnim odcinku żeśmy znaleźli koło zębate dla Jana i on teraz powiedział nam, jakie jest hasło, żeby otworzyć wrota do zamkniętych szybów, gdzie możemy znaleźć właśnie królową pełzaczy. Także tam się wybieramy. Okej, lecimy. O kurwa. To nie mój problem. Tak upadłem, że goś stęknął, jakby go kolega w kakę zapiął. Zawsze to. Więc będziemy musieli się podleczyć na pewno. A tu żeśmy ostatnio zabili wszystko. Super. O, muzyczka się w końcu włączyła, zbugowana. Tu na pewno po tych szybach jeszcze znajdziemy zębacze. Więc pójdziemy sobie po jak spić, tylko najpierw się uleczymy. Mikstureczka jedna, mikstureczka druga. O, pominąłem grzyba. Tu drugi zebrany. Tu trzeci zebrany. A teraz już lepiej wyjąć broń, bo widzimy pierwsze zębacze. O, level up! Pierwszy przeciwnik zabity na strumyku i mamy level. O, strzała. Strzała. Kościany łuk. Mamy kościany łuk. Obrażenia 36. Bardzo fajnie, tylko że my mamy kuszę obrażenia 100. Więc widać różnicę w jakości. Gdzie my kurwa idziemy? Pierścień. Znaleźliśmy pierścień mordy. Pierścień zręczności plus 5. Wow. Jakbyśmy grali typowym łucznikiem, to całkiem fajna rzecz. Dobra, teraz schodzimy z powrotem na dół. Myślę, że się mogę puścić? O, puściłem się. Dobra, to ten szyb mamy wyczyszczony. Na to wygląda, lecimy do następnego. W tym poziom niebezpieczeństwa oceniam 1 na 10. Był tylko jeden przeciwnik, którego zużyliśmy na bułkę. Dobra, mordy. Czy jesteście gotowi na szyb numer 2? Ja już tam widzę pełzacza. Sobie grzybka zbiorę. Zapisz szybki. Jeb z hamem. Widzieli na o kurwa. Zabity. Jebane jak z podziemi wychodzą. Prawie mi nie dał wyciągnąć broni. Dobra. Życie naładowane, zapisik. O, słyszymy następne. Ty chamie, jebany, wyskoczył po ciemku jak nie wiem. Nie ma hamów. O, napój. Piekielnik. Krucze ziele, napój. Łomotacz. Jaka nazwa łomotacz? Pokażcie na tego łomotacza. Łomotacz, obrażenia 37, wymagania 26. Całkiem ciekawa broń, bo wymaga o wiele mniej siły niż zadaje obrażeń. Ale nie ma porównania do naszej. 40 siły wymagane, 70 zadawanych obrażeń. Czajcie? Jak my przecież jesteśmy mistrzami broni dwuręcznej chyba.
Okej, nieważne, lecimy dalej. Ten szyb oceniam 5 na 10. Czemu? Bo prawie umarłem. Potwory wychodziły niespodziewanie, było ich dużo. I jak cię już atakuje pełzacz, to strasznie ciężko jest, że tak powiem, wyciągnąć broń, gdy jesteście atakowani, bo to każdy atak pełzacza jakby przerywa wam atak. Wiecie, o co chodzi, mordeczki? Patrzcie, tu ork sobie przepycha coś. Dobra. O, wąż. Siema, wąż. Podobno jesteś hutnikiem. Widzę, że bystry z ciebie chłopak. Możesz mi dać trochę rudy? Jeśli dasz mi coś w zamian. Goli ma 75 rudej. Dobra, posprzedajemy mu co się da. Może na tym trochę kaski zarobimy. Co mu sprzedałem? Wody z głowy. Woda mi pewnie nie będzie potrzebna do końca gry, ale... Dobra. Teraz coś dodamy, bierzemy całą tę rudę. Ale rudy. 750, 750. Idealny balans. No tej kasy, które zbieramy, mamy w tej chwili, moi mili, ale kurwa rymy, ja pierdolę. W tej chwili mamy 5444 rudy. Jakby chyba biznesmeni. Grzybki tu są zbierane, bo za nie można dostać kasę. Jakiś kopacz się opierdala zamiast kopać. On też stoi i patrzy. Teraz go wypchniemy do rozdrabniaczy. Piekielniki leżą na ziemi. Każdy z nich brązem się mieni. My schodzimy do podziemi. Tutaj dwóch kopaczy kopie. A ty kurwa stoisz, chłopie. Ruździsz pizdę do kopania. Bo mam chęć cię zajebania. Dobra, Ashgan. Open the door, bitch. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy. Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak spod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Hej, Ashgan. Możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Ashgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. Okej, da się zrobić. Wiem, gdzie są strażnicy. Nawet są na tym poziomie i jeden trochę wyżej. Dobra, pierwszy strażnik siedzi tutaj. Zbudź się! Wiem, gdzie znajduje się gniazdo pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkaloma. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Okej, teraz ten. Zbudź się! Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę,
Może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. Mamy dwóch. Trzeci jest na górze. Polecimy naszymi super skokami. Skacz, Butsu. O ja, skończyło nam się czar światło. Mam jakieś roślinki na manę? Nie, to mamy przejebane. Mamy wyciąg z fiut magicznej energii. To się już więcej nie powtarza, uważasz? Mam już dość tej babdaniny. Eluwani, siemani, masnoni. Rozejrzyj. Po co, że tutaj skoczyłem jak głąbka puściany zajebany? Pewnie masz rację. O, jeszcze mi uderzyło. O, i znowu. Zbudź się! Potrzebuję, szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. Możemy na ciebie liczyć? Gniazdo pełzaczy, nareszcie! Je, yeah, mamy trzech, biegniemy tam. Lecimy tam. Biegniemy tam. Lecimy tam. Kurwa, już się boję tak skakać, bo ten idiota się nauczył akrobatyki, a traci życie jak skacze. O, widzieliście? Także mam mało życia. Napijemy sobie mikstury i wtedy otworzymy szyb z pełzaczami dopiero i tam wjeżdżamy na pełnej. I zaczyna się polowanie na królową. A gdy już zapolujemy na królową, to zostaniemy strażnikami świątynnymi. Będziemy mieć fajną zbroję, możemy zacząć chodzić po świecie i sobie expić i zwiedzać. Przygotowania skończone. Niebezpieczne, straszne miejsce. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie. Otwieramy szyb. Ale jest, kurwa! Ło! Na YouTubie w której części Gotika w komentarzu dałem chyba 19 minutę i tam było dobre. Widziałem, to jest to, co goście mnie chcieli oszukać. A ja gości pobiłem i jednemu powiedziałem, jak się chciał pogodzić, że ja wolę wojnę. I go zabiłem, a ci się tak wystraszyli, że uciekli w siną dal. O, pamiętam. Cieszę się, że cię ośmieszyło. O cię, chuje na czterech nogach. Zab na sześciu. Chuja. O, prawie umarliśmy, mordeczki. Teraz było niebezpiecznie. Zostało mi tylko low HP. Więc podleczymy się. Dwie miksturki. Zapisik i lecimy z hamami. A czekajcie. Wybrałem prysznic, zjesz mnie. Swędziało ucho, bo chyba mi się woda zebrała. Ale gryzą, chuje. Straszne, co krzyczą, kurwa. Jednak za pierwszym razem grałem w tę grę, to się bałem ich. One tak darły japę. A zaraz zobaczysz. Plain Salt Camel Pro. Królową pełzaczy, jaka jebana obrzydliwa. Królowa pełzaczy wygląda jak penis.
penis ze szczęką i z ręcoma, który syczy. Genesis czy Razer? Razer. Mam bardzo dużo produktów. Coś ma to. Pora zabić przerośniętego fiuta! Dobra. Bezimienny Spawn TV kontra Królowa Pełzaczy. Czy jesteście gotowi? Światło! Obrzydliwy chuju! Unik! Skok! I cios! Okej. Runda druga! Ściu! Napierdalanie no jutsu! Rozbrechtana! Królowa pełzaczy. Tak naprawdę to królowa partaczy. A my teraz zbieramy jej jaja dla Korkaloma. Jedno jajo, drugie jajo, trzecie jajo, ale jaja. Czwarte, piąte, szóste i siódme. No i wracamy. Udało się. Wypijamy sobie miksturkę na szybkie bieganie. I lecimy, nie śpimy. Królowa pełzaczy pokonana. Wbiliśmy level, mamy już 20 punktów do wykorzystania. Co z nimi zrobimy? Jakby była możliwość nauczenia się dwuręcznej, to nauczyłbym się dwuręcznej od Angara. Ale jeśli to się nie uda, to walimy w siłę. Dobra, jesteśmy już przy wyjściu. Mam nadzieję. Tak. Trafiliśmy za pierwszym razem. Wzbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Dziękuję ci w imieniu całego bractwa. Oby śniący nigdy nie odwrócił od ciebie swego przychylnego spojrzenia. Niech na... Zbudź się! Znalazłem gniazdo królowej. Wykazałeś się odwagą i hartem ducha. Potrzebujemy ludzi takich jak ty. Niech śniący zawsze będzie z tobą. Widziałeś, zbudź jak się. Mnie docenili? Znalazłem gniazdo pełzaczy. Wspaniale! Wróć do obozu i wypełnij rozkaz do końca. Korkalom na pewno się niecierpliwi. Okej, to lecimy. Lecimy do Korkaloma. Jakie jeszcze mamy misje? Wydzielina pełzaczy zrobione. Dostawa ziela zrobiona, wytwórnia ziela zrobiona. Nowy paser dla Fiska zrobiony. Czyli musimy wracać na bagno, ale wstępujemy na stary obóz. Tylko żeby powiedzieć Fiskowi. Super, jeszcze się pochwalimy Janowi. Jan, zabiliśmy przerośniętego na pleta. A on, świetnie, masz tu skrzynkę piwa. Znalazłem emotkę pasującą do mojej piosenki. Chodzi ci o emotkę kupy?
Mordo, no twoja piosenka wcale nie jest główna. No to nareszcie będziemy tu mieli chwilę spokoju. Sztosik! Bez... Rozejrzyj, nie sprawdź. A gościowi uratowałem dupę, kopalnię oczyściłem spełzacze, a gość nie sprawia żadnych kłopotów. Mogę po prostu otworzyć bramę i tym pełzaczom dać wybiec i wszystkich zjeść. Dobra, biegniemy sobie dalej. Tutaj szybkie wspinanko po drabinie. Gitarra. Jeszcze jedna drabinka. Zapisujemy. I wychodzimy. O. Błądzik. Taki stosik, że przyszło powiadomienia, że YouTube wyjebie moją piosenkę. Czemu tak? Tamten beat był na prawach autorskich? Tylko było na legale, coś im się nie spodobało i wywalili. To powinni tam zasrańcy napisać czemu i o co chodzi, a nie se tak wywalać. Jak tak mogę przez okno wywalić, nie będą piosenek zamaskowanych usuwać, chamy pierdolone. Comprende? No comprende. O nie, tak się wkurwiłem, że potnę ścierwojady. Zdychasz, chamie ścierwojadzie. Talerz, napój, dzban. O, ten kto usunął tę piosenkę, to jest dzban. Ta, bo YouTube się skapnął, że jest teraz tyle YouTuberów, że muszą ostre siano płacić. To się bawią w wycinanki. Utnijmy im chuja. To jest za mną. Uciąć YouTube'owi chuja. No żartujemy, YouTube, kocham cię. Bardzo jestem zadowolony z twoich usług. Kurwa. Szalenie jest tu przyszły. Rozjebachny. O, Serafis. Serafis! Jagłotki. Dobra, jesteśmy pod starym obozem. Więc idziemy pogadać z Fiskiem. Gościem z krzywym pyskiem. Kamil. A co myślisz o tym, żebym zrobił kiedyś jednego streama? Gdzie wypierdalaj, bladuj. Zrobił jednego streama, gdzie będę tylko rymami gadał. Nie będę rapował, ale będę gadał rymami. A nie normalnie. W tej historii musi być jedna
już dość. Znalazłem kogoś z nowego obozu, kto chciałby nawiązać z tobą współpracę. No nie! Kto by pomyślał? Widzę, że bardzo ci zależy na popularności w naszym obozie. No i udało ci się. Kogo mi tu przyprowadziłeś? Nazywa się Sharky. Sharky? Jest jeszcze gorszy niż Mordrak. Jeśli chodzi o Diego, nie musisz się już o niego martwić. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Zrobione. I biegniemy teraz do starego obozu. Znaczy obozu na bagnie, bo już jesteśmy w starym obozie. Czekaj. To jeszcze drugie pytanie, Kamil, jako jesteś, że jesteś moim doradcą. Czy uważasz, że powinienem zrobić jakiegoś drunk streama, jak będę miał więcej widzów? I co na tym drunk streamie powinienem robić? Tu się mordują. Ostra walka. Cieniostwór. O kurwa, ale mnie ugryzł. Chyba sobie go odpuścimy na razie. Ej, myślicie, czy może spróbujemy z kuszy Hama zabić? Skurwiały cieniostworze. Leży cieniostwór Elwina. Zagrać w Roketa? To ty lubisz Roketa? Karol, ja nie widziałem, że ty fan Rocket League. Karol, kurwa. Napatrz już, jak jestem zjebem. Bo mam Karola i Kacpra w pracy. To dlatego. Kamil, ty jesteś fanem Roketa? Trochę, to może po gotiku. Jak będzie ktoś chętny, to z nim jebnę w Roketa. A jak nie, to na przykład jutro. Może jutro nie będę nagrywał gotika, albo gotika pół na pół z jakąś inną gierką. W końcu jest sobota, dużo czasu. To jutro na przykład można Apexa, Roketa, Lola. Co myślisz? Jak już dzisiaj odcinek nagrywamy w gotika, to wiesz, skupmy się na tym gotiku. To mówisz, że najbardziej Apexa? Widzisz, a mi ostatnio Apex wkurzył, coś mniej gram. Ale chyba trzeba wrócić, przepustkę nabijać, nie? Skiny zarabiać, nagrody dostawać i hamów nawalać. Tylko ostatnio miałem tyle pecha albo słabych teamów, że aż straciłem wiarę w siebie i przestałem grać przez chwilę. To mówisz, że trzeba wrócić. Trzeba, no to trzeba.
Słyszałem, co się wydarzyło w kopalni. Dobra robota. Zasłużyłeś na przyjęcie w poczet świątynnej straży. Porozmawiaj koniecznie z Kor-Angarem. A chcą mnie przyjąć do świątynnej straży. Jeśli myślisz, że... Spoko. A jaka herbata? Zwykła, czy jakaś zielona? Earl Grey? Pomarańczowa? Czarna? Z cukrem, bez cukru, z mlekiem, bawarka? Herbata z żuka? Spoko. A jesteśmy. Orkalomie, ty łomie. Zbudź się! Czego chcesz? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Przyniosłem ci wnętrzności pełzaczy. Wspaniale! Dostarczyłem przesyłkę. To dobrze. Poszukaj sobie jakiegoś nowego zajęcia. Jakie... Moje ba... Do zobaczenia. Obyś... Czego? Do zobaczenia. Obyś... Ej, a to wytwórnia ziela? A dlaczego wytwórni ziela mi nie zaliczyło? Lipton Yellow Label? O, klasyczek, to lubię coś takiego. Ej, dajcie mi coś sprawdzić, mordeczki. Fajne tui? Zielone, to wiesz. Mam tapetę i styl też Razera, jak na pulpicie. No co ja teraz miałem sprawdzić? Aha, już wiem, misję w gutiku. Z czasem ona się nie buguje i nie znika potem. Gotik. Furnia ziela. Dobra. Zbudź się! Czego? Znalazłem jaja złożone przez... Kolejny level, 2500 expo. Moja wizja była znakiem od śniącego. Świetnie. A co z moją nagrodą? A tak. Wolałbym jakąś namacalną nagrodę. Dobrze już. Mana, ruda, napój zdrawiający, oręż, runa. Wystrzyjmy. Nie, nie udało mi się jeszcze znaleźć. Niestety. Chcesz powiedzieć? Nie. Odkupiliśmy go od Koristo. Okej, musimy almanach zdobyć. Do zobaczenia. Almanach.
Widzisz, Kamil? Znalazłem kamień ogniskujący, przyniosłem jaja pełzaczy. Tyle razy już życie swoje zagrażałem, a on jemu dalej mało. I on chce jeszcze, żebym ja poszedł jakiś almanach zdobył. No to idziemy tu. Ten almanach zdobyć. Myślisz, że damy radę? Odzyskać almanach z jaskini goblinów? To idziemy, jak ten jaracz zioła nas zaprowadzi. Ty jesteś Talas, ten, którego obrabowano? Zostaw mnie w spokoju, nie chcę o tym więcej mówić. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam je odnaleźć i odzyskać księgę. Mam pomysł. Ja ci pokażę, gdzie jest almanach, a ty go odzyskasz. Zgoda. Świetnie. Wyruszymy, gdy tylko będziesz gotów. Jestem gotowy. Możemy ruszać w drogę. Dobrze. Sorbet z pożyczek. Nawet mi nie gadę, bo jestem głodny. Bo czy mi w kiszkach aż mi słabo. Mogłem coś ojebać przed strumykiem, ale wytrzymamy do końca streama. I wtedy pierdzielę sobie coś dobrego. Kiedyś tak uważać na to, co mówisz przy oczach. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie chciałbym być teraz głosem. Tam w pizzę, haha. Ostatnio mi się przejadła mordeczko pizza. Mam bardzo dużo jedzenia w domu, byłem dzisiaj na zakupach. Także później sobie coś zjem, mam do wyboru do koloru. Także... Moi drodzy, witam was serdecznie. Na streamie Spawna TV dzisiaj nastąpi głosowanie. Co byście chcieli, żebym zjadł na obiad po streamie? Opcja pierwsza. Płatki cini mini z mlekiem. Pyszne, cynamonowe, słodkie kwadraciki z kurwysyństwa. Zalany cieczą wydobytą z wymion krowy. Opcja numer 2. Parówki mięsne z serem żółtym w środku rozpuszczonym. Gotowane w wodzie. Długie, przypominające kształtem chuja. Paróweczki pyszne i soczyste. Opcja trzecia. Tosty z paprykarzem oraz z majonezem. Dziwne, nigdy nie próbowałem, właśnie to wymyśliłem. Składasz chleb w kanapkę, do środka dajesz paprykarz szczeciński w puszce i dajesz trochę majonezu i później do tostera i wpierdalasz takie polane ketchupem. A, opcja numer 4, moi drodzy. Kto zgadnie, co w niej się, co jest w niej zawarte? Jakie składniki? A, nie wiecie? To ja was oświecę. Opcja numer 4. To żyjemy sobie po prostu chipsy Doritos. O smaku sera nacho cheese i go maczam je w sosie mascarpone chili takim serem. I opcja piąta, właśnie zgadłeś! Zgadłeś, Kamil! Bardzo dobrze! Brawo dla Kamila, bo właśnie zupka chińska była opcją numer piątą. Mam zupki chińskie o smaku ostrego kurczaka. Te przeklęte bestyjki to mieszkają w jaskini. To co mi proponujesz? Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę ubezpieczał tyły. Dobra, idziemy na te gobliny. Kamil, mówiłeś, że damy radę? Odpalamy sobie czar na światło. Parówki, bo bardziej się najesz. No to będą parówki dzisiaj po streamie z serkiem i z ketchupem i z kanapką. O nie! Ile przeciwników! Wściekuj się!
Dużo ich tu było, ale daliśmy radę. Niestety musimy się podleczyć, bo zadały nam sporo obrażeń. Dobra, dwie miksturki wypite i mamy prawie całe życie. A tak z ciekawości, co dajesz najpierw, płatki czy mleko? Najpierw daję płatki. A później zalewam mlekiem. I zwykle dużo tych płatek sypię. Czy płatków. O ty chuju! Jeden przycięty, drugi także. No kurwa, ostro jak po wiagrze. Tam tu jeszcze coś. Czy jest tu jeszcze jakiś kozak? O kurwa! Tu same kozaki mordy. Ciachcie! Jeb, drugi. I trzeci, i czwarty. I piąty, jestem jak Legolas. Udało się z tego wybrnąć dzięki naszej super mocnej kuszy. 100 obrażeń, 55 wymaganej zręczności czarnej. O nie, jeszcze jeden przeciwnik. Ało! Tarapaty były przez chwilę. Jestem bardzo aktywny, ty jesteś bardzo aktywny, u mnie na streamie zwłaszcza. Dobra, wypite. O! Ile was matka nie miała? Tu jest milion. Ale bardzo dużo doświadczenia nam dali, mordeczki. Mamy już 30 punktów do... O, ty chuju! Pa, kolejny. Ile tu tych gobliniaczów? Tu ich ze 100 było. What the hell? Mordeczki, what the fuck is going on? Kolejny! Kurwa! Nie no, oni się nie kończą. Aż sobie wypiję miksturki. Bo to nic nie wiadomo z takimi psycholami. O, tu pięknie. Piekielnik, świetnie. Tu pusto. Tu pusto. Pamiętam ten film na twoim kanale z Wesołego Miasteczka. O nie, jeszcze jeden. Ten pilnował skarbów, dlatego na nas od razu nie poszedł. I co, podobało ci się Wesołe Miasteczko? Holenderskie? Piwko, piwko, napój. Maczuga. Wytrych. Alkohol, strzały. I magiczna ruda. Jest też almanach. Starożytna księga. Wiedzą magiczną. No i zdobyliśmy almanach, mordeczki. Lecimy z tym dalej.